mzpitu.tv. Telewizja Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie. Jego grubość może być bardzo zwodnicza. Lód na jeziorach Warmii i Mazur nigdy nie jest stuprocentowo bezpieczny. Kolej w wodzie! Jazda na łyżwach, jedna z ulubionych zimowych rozrywek. Większość osób korzysta ze sztucznych lodowisk gwarantujących bezpieczeństwo. Ale ciągle niektórzy wybierają i takie miejsca. W naszych jeziorach ten lód ma różną wytrzymałość. Występują cieki wodne i na tych ciekach wodnych czasami ten lód jest dużo cieńszy i bardziej kruchy niż nam się z rzeczywistości wydaje. Specjaliści przyznają, że tej zimy jeziora wyjątkowo szybko zamarzły. Problem w tym, że lód jest kruchy, zwłaszcza podczas takich dni, gdy temperatura utrzymuje się na poziomie kilku stopni powyżej zera. Jednak amatorów spacerów, a nawet jazdy rowerem po Tawli nie brakuje. Dlatego strażacy i ratownicy wodni każdej zimy mają ręce pełne roboty. Mamy w Olsztynie parę sztucznych lodowisk, są też lodowiska wylewane przy szkołach, także warto korzystać z tych miejsc. To są bezpieczne miejsca, w których jest tylko cienka warstwa wylana lodu, nie ma możliwości, żeby się cokolwiek załamało pod nami. Tylko strażacy z Gutkowa i Lubawy co roku pouczają od kilku do kilkudziesięciu amatorów wchodzenie na lód. Mundurowi cały czas także szkolą się, by w kryzysowej sytuacji błyskawicznie pomóc potrzebującym. mzpitu.tv